Jean zaoferował Jackowi, że spełni jego jedno życzenie. Tutaj mamy zagadki jakby, co? Tak, myślcie razem z nami. Poszedł do domu zapytać o jakąś radę swojej, swojej familii, swojej rodziny. Jego ślepa matka chciała odzyskać wzrok. Zobaczymy, kto tam co dalej miał. Niebieskie oczy ma. Jego żona chce mieć dziecko. No to, to nie do Jeana. Właśnie, nie do Jeana. To nie do Jeana, to raczej do Jacka. Jego ojciec chce być bogaty. Ale ma zachcianki, co? No, tak na... No. Zobaczymy, jakie jest pytanie. Jack spełnił jego spełnił jedno życzenie i wszyscy dostali to, czego chcieli. Jakie było życzenie Jacka? Dobra, i teraz myślimy, zobaczcie, mamy tutaj sekundy. Ten. Ja myślę, że on powiedział, że chce, żeby wszyscy z jego rodziny byli szczęśliwi, żeby spełnić ich marzenie. Moim zdaniem on poprosił, żeby wszystkie życzenia były spełnione, czyli że, żeby każdy spełnił... Wy piszcie w komentarzu, rozumiecie. Piszcie w komentarzu, jak wy myślicie, zgadujcie razem z nami i zostawiajcie łapkę w górę, jeśli chcecie drugą część tego odcinka. Uwaga, jaka będzie, uwaga, odpowiedź? Jaka będzie odpowiedź, zobaczymy. No aż sam jestem ciekaw, co tutaj będzie. Dobra, dawać. Odpowiedź. Moja matka chce zobaczyć swojego wnuka huśtającego się na huśtawce w złocie, tak jakby, nie? Także... Czyli wszystko musiał spełnić tak naprawdę. Wszystko tutaj musiał ten Jean. Tak, bo jest i wnuk, czyli żona zadowolona, bo ona ma syna, chyba że to nie z tą żoną. A no może tak być. Może tak być. Dla mnie wszystkie odpowiedzi były dobre. Nie wiem jak dla ciebie. Dla mnie też. Także no tam... Jesteśmy mądrzy. Mamy punkta i tak. Wprowadzamy nowy kontencik na nasz kanał. Będziemy sobie rozwiązywać wspólnie zagadki z Ewelą. Jak widzicie, na razie po angielsku. Jak macie wy jakieś fajne zagadki, wysyłajcie na naszego maila w opisie. Albo jakieś quizy. Jak zostawicie 5000 łapek na tym odcinku, to nagrywamy drugi odcinek właśnie tutaj albo z quizu, albo z takich różnych zadań, także zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Dokładnie. Słuchajcie, wbijamy dzisiaj dużo subskrypcji, także każdy z was niech zostawia suba z dzwoneczkiem. Przechodzimy dalej. Para spożywa wspólny posiłek. Piła wino, tego nie dodali, że tutaj jakaś ostra popijawa była. Tu chyba jakaś kolacja. Chyba jakaś randeczka, rendezvous, nie? Też tak uważasz? Anna zaoferowała jej mężowi jabłko, ale on odmówił. To to mąż! Ja myślałam, że to dopiero randka. Ona przecięła jabłko na dwa. I zaproponowała po połówce. No. On umarł! Ona go zabiła! Ej, ona... Dobry pomysł, ale mam brodę. Ona go zabiła. Jak ona to zrobiła w takim razie? Jak ona go zabiła, Ewela? No dała coś do jabłka. Jak to się stało? No ale... Ale stop, jeśli miała jedno jabłko i podzieliła to jabłko na pół. No. No to co? Dała mu jabłko z ogryzkiem i się udławił. Że miała jabłko, że skąd wiedziała, która część jest zatruta? Nie no, jak to się stało, że ona go zabija? Jeśli mieli wspólne jabłko, bo ja to widzę tak, mają wspólne jabłko. No. Nie? Ona kroi to na pół, no to to jabłko, jak ma na przykład coś tam w środku, to jest w całym jabłku. No to po prostu ona nie zjadła jabłka. Nie zjadła swojej części, ja tak myślę. Tak myślisz, że ona nie zjadła swojej części? No, są podkwętliwe, no. Lody niezjedzone, wino niewypite. A tam nie było wcześniej jabłka na stole. Jabłka nie było na stole. To wygląda na to, że chyba faktycznie nie zjadła swojej części. No i patrzymy, jaka będzie odpowiedź. Jaka ciekawe. Będzie jeszcze odpowiedź. Jeszcze mamy 15 sekund, ale my to oszukujemy trochę. No, my tu jeszcze musimy tłumaczyć, tak, że to nie jest takie łatwe. Czyli dała truciznę na nóż z jednej strony. Pozdro, jaki, ale jak? Ale jaja. Ja już tu bardziej, powiem wam szczerze, że szukałem czegoś na stoliku jeszcze, jakichś dodatkowych rzeczy, bo jeśli zjedli... A to trzeba tak patrzeć wszędzie? Jezus, to skomplikowane. No, słuchaj, to na pewno jest podchwytliwe. Ja jeszcze tak myślałem, że może coś w winie jest, albo coś takiego, no nie? No. No, ale wygląda, że to wino jest niewypite, lody niezjedzone, wino zakręcone. A czy to jest sugestia co do naszego małżeństwa? Jak kiedyś Rafał zostanie otruty, to wiecie jak. No zobaczmy, tutaj mamy jeszcze to przecięcie jabłka. A, to jest pokazane. A oni byli kiedyś tacy szczęśliwi jak na tym moim kubku, zobaczcie. Jeden starszy człowiek, mężczyzna, żył samotnie w subursach, czyli w takich domach rodzinnych w Ameryce. Czyli piątek, tutaj przyszedł listonosz do niego. Zobaczył przez okno plamę krwi pod gościem. Tak, ale no ciekawe. No i teraz tutaj będzie pewnie pytanie, kto zabił dziadka? Policja znalazła tutaj gazetę z wtorku, dwie butelki z ciepłym mlekiem i jedną butelkę z zimnym mlekiem. Pamiętaj, gazeta z wtorku, mleko czyli zimne. We wtorek był listonosz. Tak, i gazetę i zimne mleko pewnie z wtorku. No. A później jeszcze musiał w środę ciepło jedno i w czwartek jedno, czyli w czwartek się zostało. A to on przyszedł w piątek, czyli dzień wcześniej zmarł. No, czyli dzień wcześniej. To musiało. Zabójca został aresztowany następnego dnia. Kto to był? Czyli policjant. I to będzie policjant. Jeśli on... Mi się tak wydaje, że to będzie policjant. Nie wiem jak wam, ale tak czuję, że to policjant. Miałam mówić, bo gazet nie było. Były butelki z mlekiem, a nie było gazet. Ale dlaczego?
Aha, czyli po prostu on nie zanosił mu... Ty tak mówiłaś, no nie? No. On nie zanosił mu gazety w ten dzień, bo on wiedział, że on go zabił, to po co będzie szedł do niego z gazetą? Rozumiecie, o co chodzi? Ale on go zauważył. Aha. No, mógł go zauważyć. W sumie racja. No mógł. Dobra, kolejna zagadka. Kto jest największym głupcem? Dobra, czas ucieka. Ten, co tutaj łódkę przekrajowywa. Tak myślisz? Nie. Czekajcie, zatrzymajmy to na chwilę. Zatrzymaj. I zobaczmy, o co tutaj może chodzić. Chodźmy po kolei, od jedynki. Gość przebija gwoździem, czyli wbija sobie... No ale po co on tam tego gwoździa jeszcze? Ale mają bać, oni są na morzu i mają rozwaloną łódkę. I każdy robi swoją łódkę. No. A ten już ma zrobioną i... Aha, zabiera z tej. No, zabiera z tej. A wszyscy zabierają w sumie z tej. Piła, deski... Siekiera... Ja wiem kto. Wiem kto. Kto? Wiesz kto? Kto? To jak będzie odpowiedź. No i wytłumaczymy dlaczego. Moim zdaniem to jest trójka. Dlatego, że jemu już desek nie jest więcej potrzebnych. Dwóch puści, a tak to mógł tam z drugiej strony. O, ma drabinę! No, jedynka. Tutaj będzie jedynka głupsza. No, masz rację. Jedynka no. głupsza. Dobra, idziemy dalej. Tutaj przecięli drabinę. Kto na głupszy? Pół. No ten co przecina, trójka. Czyli trójka twoim zdaniem. No trójka chyba najgłupszy, nie? Że przecina. Ja bym obstawił wszystkich. On ma kapelusz, tak zupełnie jest najniższy. Właśnie, no zaraz, tu już, no nie wiem. Zaraz tutaj będziemy mieli... Kto jest większym głupcem? No ten jedynka. Bo jak on zejdzie z tego, to spadnie. Jak zejdzie z tego, to spadnie. Jak dwójka zejdzie, to on spadnie, nie? Czyli jedynka, on, tak? On tam jest dzięki dwójce, dobra, ja też tak myślę, że jedynka. Albo dwójka, że stoi tam, to jest głupsza. My wybraliśmy swoich głupców, wy wybierzcie własnych, napiszcie w komentarzu, kto według was jest głupszy. Napiszcie scenkę i numer postaci, która była najgłupsza i napiszcie też w komentarzu, jak nam poszło. Ja uważam, że jestem z granym że teamem, tak, piąteczka, także do zobaczenia w następnym odcinku. 5000 łapek. Właśnie, liczę na was, że wbijecie te łapki. Na razie, papa. Papa. Przypominam o konkursie na komputer gamingowy. Jedyne co wystarczy zrobić, wystarczy wpisać kod Ewela w sklepie i przeczytać opis. Powodzenia.